To jest BMW serii 5 siódmej generacji z listą wyposażenia dodatkowego długą jak rolka papieru toaletowego. Pośród opcji jest też parkowanie pilotem, które pozwala przesuwać samochód do przodu i do tyłu, aby zaparkować w ciasnym miejscu lub z niego wyparkować. Ale to trwa strasznie długo. Pamiętacie reklamę Alfy Romeo z Catherine Zeta-Jones, prześlizgującą się przez bagażnik zastawionej Alfy 156 Sportwagon? Moim zdaniem takie prześlizgnięcie się przez bagażnik będzie szybsze, nawet jeśli mniej seksowne w moim wykonaniu, niż wyparkowanie samochodu pilotem. Gotowi na eksperyment? Czas start od naciśnięcia przycisku na pilocie. Po lewej stronie odblokowuję pilota. Znajduję odpowiednią funkcję w menu, przesuwając palcem po dotykowym wyświetlaczu. Tymczasem po prawej stronie już zdjąłem buty i kładę oparcie. Po lewej pilot łączy się z samochodem, zaraz uruchomi silnik. Po prawej właśnie wsiadam za kierownicę. Po lewej samochód rusza. Po prawej trzeba odblokować drzwi, zamknąć klapę bagażnika i uruchomić silnik. Wyjechałem. Czas stop. Czyli jednak technologia wygrała z grubym prezenterem. Kliknij link na ekranie, aby obejrzeć pełny test BMW serii 5.